towarzysz podczas tych warsztatów, mają Państwo szansę dowiedzieć się, jak wykonać domową metodą peeling. Jak zrobić maseczkę, jak jej stosować, jak wykorzystać składniki, które praktycznie każdy ma w domu, a mogą służyć do wykonania kosmetyków, które będą bardzo skuteczne i odpowiednie dla naszej cery. Nie tylko w naszym końcu kosmetycznym, ale także na scenie. Na scenie głównej zaprezentują się dzisiaj tancerze ze studia Rave Studio. Będzie to czteroosobowa formacja, która zaprezentuje się w tańcu nowoczesnym. Pojawi się również tanec... A co tam, symulator farmy, że po prawie jeździć? Ja muszę sobie wziąć głos. Nie. To ty jedziesz. Masz głos, podróż, spadł, czekaj. Ja bym musiał usiąść. Co? Thank you.
Przedstawić osobę, która tak naprawdę koordynuje te wybory. Jest to wicedyrektor Brodnickiego Domu Kultury, pani Katarzyna Miętkiewicz. I chciałbym panią Katarzynę poprosić. To ta pani jest tutaj za wszystko właśnie odpowiedzialna. To co? Ja myślę, że zaczynamy od pierwszej firmy. Firma Kajman. Propozycja dla kobiet, dziewczyn energicznych, chcących sobie komfort, charakteryzująca się oryginalnością, bogatym wzornictwem i to, co chyba najważniejsze dla pań, no, czyli ogromną, imponującą ilością modeli odzieży. To, żeby panie tam weszły i siedziały przez cały dzień i wybierały to dla foto, właśnie firma wymyśliła. Kolekcja wiosna-lato 2014 charakteryzuje się nowoczesnymi barwami, awangardowym designem i młodzieńczym szykiem. Prawda? Dobrze wszystko mówię, to jest kobieta, ona mnie sprawdza. Ja się do końca na tym nie znam, tak wszystko improwizuję i uczaję. Po prostu jestem pod wielkim wrażeniem, jak ty się znasz na modzie.
tylko się zastanawiam, co z tym nadmiarem piękna dzisiaj, bo drodzy Państwo, za chwileczkę zobaczymy dziewczyny, które będą walczyły o tytuły Miss Ziemi Michałowskiej. To już w piątek. Piękne kobiety. Jeszcze jedna piękna kobieta również pojawiała się dzisiaj na tym wybiegu. Mam na myśli Vanessę, która prezentowała taniec orientalny. Przemek, tak bogaty wstęp. Myślę, że czas przystąpić do działania. Absolutnie myślę, że wszyscy już chcą poznać nasze kandydatki. Więc cóż, to zapraszam do pierwszej prezentacji kolekcja firmy Kaiman. Kandydatka numer 1. Angelika Manerowska, uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego w Szropicy. 16-letnia miłośniczka podróży, która marzy o zawodzie stewardessy. Podejrzewam, że marzy również o tytule najpiękniejszej dziewczyny ziemi michałowskiej. Radziłbym się przyglądać niektórym paniom, bo podejrzewam, że zainspirowane dzisiejszym pokazem mody zapewne za rok wy same zgłosicie się też do tych wyborów. A widzę tutaj parę fajnych kandydatów. Proszę, nie tylko stać się na modzie, ale ma znakomity głos. Do tego się przystanę. A z nami już na wybiegu kandydatka numer 2. Natalia Sobiecka. Natalia ma 19 lat i jest rodowitą brodniczanką. Jest uczennicą technikum zaocznego w Brodnicy o profilu kucharz. Proszę spojrzeć, nie dość, że piękna, to jeszcze znakomicie gotuje. Myślę, że znakomita kandydatka nie tylko do tytułu Miss Ziemi Michałowskiej, ale także i znakomita kandydatka na żonę. Padło hasło żona, od razu panowie na palcach zaczęli się przyglądać. I bardzo słusznie, że się przyglądają, bo z nami jest już kandydatka numer 3. Jest to Urszula Łukowska, 18-letnia uczennica zespołu szkół zawodowych z Brodnicy. Chodzi do trzeciej klasy technikum informatycznego. Swoją przyszłość wiąże z grafiką komputerową. Poważna sprawa. Jak się dla kobiety ścisły kierunek, to rzadkość. Chociaż ja studiowałem kiedyś informatykę, jeszcze przed swoimi historiami aktorskimi, no i rzeczywiście było tam kilka dziewczyn, które miały zacięcie do programowania. Czy to nie jest tak, że kobieta piękna, a jeszcze do tego inteligentna, to już w ogóle szczęście do kwadratu? Wielkie szczęście. No jest z nami kolejna kandydatka, tym razem z numerem 4, Marta Siemiątkowska, 17-latka mieszkająca w Brodnicy. Uczy się w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Uwaga panowie, będzie to kobieta, która obezrzewa z każdej tajemnicy, bo uczy się na profilu psychologiczno-pedagogicznym. No, to może panem porozmawiamy, bo ja też jestem w psychologii. Mogę kilka wskazówek udzielić. Wyboru uczelni na przykład. Przemek, zaskakujesz mnie. Informatyka, psychologia. Od przybytku głowa nie boli. Znasz się na modzie, masz dobry gust. Nie, to jest tak, że ja jestem aktorem, w związku z tym ja często... moim zawodem jest udawanie, w związku z tym w takim przypadku to ja udaję, bo myślę, że ja się znam na modzie. Ale fakty są takie, że jest trochę inaczej. Dobrze mi idzie chyba udawanie, skoro nie poznałam. Dobrze ci idzie, ale tutaj kandydatka, która niczego nie udaje, jest naprawdę piękna. Dagmara Koba, 19-letnia brodniczanka, uczy się fryzjerstwa w trzeciej klasie szkoły zawodowej w Brodnicy. Jak mówi o sobie, jest osobą ciekawą świata. Takie stwierdzenie wzbudziło moją ciekawość. No, zawsze kandydatki, te, które wygrywają wybory, to też podróżują, więc to chyba jak najbardziej dobry kierunek, żeby podróżować. Tylko trzeba wygrać jeszcze.
a szansa na to już w piątek podczas wyborów, które przypomnimy o godzinie 18 w Wrocławskim Domu Kultury. W ogóle tak jak się przyglądam, to szanse są naprawdę ogromne. Tak ogromne, jak w przypadku pozostałych kandydatów. Absolutnie. A jest ich aż 13. A przed nami już kandydatka numer 6, Patrycja Łukasik, 16-letnia brodniczanka. Uczy się w Technikum Ekonomicznym w Brodnicy. Czy ekonomii też liznąłeś? Nie. Życia by mi nie starczyło. Natomiast aż dziwne, ponieważ ja ogólnie byłem umysłem ścisłym, nie zdawałem matematykę nawet na 5, nie musiałem zdawać ustnej. I stąd informatyka, ale ekonomia gdzieś też była po drodze w głowie. Ale nie. To jednak mamy coś wspólnego. Matematyka też była moją pasją. Też pracujesz bardziej humanistycznie, czyli w radiu. No proszę bardzo, jakieś życie jest zaskakujące. Dokładnie. Przewrotne. Skupmy się na pięknie, który krąży wokół nas aktualnie na wybiegu. Kandydatka numer 6, Patrycja Łukasik. No i kandydatka numer 7. Nie wiem, na ile w tym przypadku stwierdzenie ma rację, ma stwierdzenie, że siódemka jest szczęśliwa. Siódemka jest na pewno piękna. Jowita Pinka ma 17 lat, mieszka w Brodnicy i jest uczennicą drugiej klasy pierwszego liceum ogólnokształcącego o profilu, uwaga, znów psychologiczno-pedagogicznym. Jak tak dalej pójdzie, to obawiam się, że Przemek po tej prezentacji będzie miał na potrzeby wizyty u psychologa. Ja chętnie bardzo przyjmę też parę osób na kozetkę. Nasze kandydatki. Kandydatka numer 8, Dagmara Majewska. Dagmara również ma 17 lat i jest uczennicą drugiej klasy Technikum Ekonomicznego. W wolnych chwilach lubi spędzać czas ze znajomymi. W tym pokazie mody to ja raczej innego specjalisty bym potrzebował. Innego lekarza od serca. Wiesz co, no ja myślę, że to tutaj Dagmara może pomóc, skoro lubi spędzać wolny czas ze znajomymi. Czy jest na sali lekarz? Przemek, ta kandydatka cię rozbroi i to dosłownie. Słuchaj, się zaczynam bać. Wiktoria Jackiewicz ma 17 lat i chodzi do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. Chodzi do klasy drugiej o profilu, uwaga, mundurowym. Swoją przyszłość wiąże z wojskiem. No to naprawdę, jaką masz kategorię? Skąd się u tobie biorą takie pomysły? Chociaż nie ukrywam, że chętnie zobaczyłbym kandydatkę naszą w mundurze. Za jakiś mundur z dzisiejszej kolekcji? Za mundurem panowie również szturem, a ta kandydatka rzeczywiście, tak jak powiedziałam, jest rozbrajająca. No jest już z nami dziewczyna z numerem 10. Jest to Jagoda Paszota. Ma 16 lat. I ma już swoich fanów. Jest rodzina chyba. Drodzy Państwo, właśnie na takie reakcje czekamy. Myślę, że kolejne kandydatki będą również zadowolone z dopingu. Ja pozwolę sobie tylko dodać, że Jagoda uczy się w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Brodnicy o profilu i tu uwaga matematyczno-fizycznym. Absolutnie, proszę Państwa, wyrażanie zachwytu jest jak najbardziej dozwolone. Myślę, że dziewczyny byłyby bardzo zadowolone z opinii, bo to musi być bardzo stresująca sprawa, tak? Zwłaszcza, proszę Państwa, że jest czym się naprawdę zachwycać. Przede wszystkim kim? Przyglądajcie się dziewczynom dokładnie, bo już w piątek dowiemy się, która z nich zostanie miss Ziemi Michałowskiej. A z nami kolejna kandydatka do tytułu. Maja Chwałek z numerem 11. Maja uczy się w drugiej klasie trzeciego liceum ogólnokształcącego w Brodnicy. Jej pasją jest taniec, który pozwala jej na odrobinę szaleństwa.
chyba widziałeś taniec z Karabiną Szaleństwa. Proszę Państwa, ja widziałem, ale Państwo też jeszcze zobaczą. Będzie się dało. Vanessa, zobaczą Państwo, gorące tańce, jak orientalne. Za chwilę. Na etap pierwsza w kolekcji Pop Secret prezentuje się kandydat numer 12, Magdalena Lisińska. Do pracy co prawda jeszcze nie chodzi, bo ma dopiero 16 lat i jest uczennicą pierwszego gimnazjum w Brodnicy. Uwaga, lubi teatr, muzykę, podróże, dobrą herbatę, jazdę konną, grę na pianinie, a także świetną zabawę w gronie znajomych. Chyba to wszystko robi... Rzutę. Bardzo ambitnie. Ja mam też fajną firmę dla kandydatki naszej, bo mam jedną firmę, która właśnie jest skierowana do osób lubiących spędzać czas w własnym towarzystwie. W dużej grupie, z ciekawymi zainteresowaniami, więc za chwileczkę mam nadzieję, że właśnie w tej też kreacji, w tej firmy, będziemy mogli zobaczyć się tutaj na biegu. Chcę sobie to przegląd. No i ostatnia kandydatka do tytułu Miss Ziemi Michałowskiej z numerem 13, Mirela Zielińska, 16-letnia uczennica gimnazjum w Bratianie, reprezentuje powiat nowomiejski. Interesuje się fotografią, muzyką i modelingiem. No i właśnie udział w wyborach Miss jest chyba takim dobrym pierwszym krokiem do kariery. W modelingu, jak widać, Mirela już całkiem nieźle radzi sobie na wybiegu. A z tego co wiem, to dopiero początek. Kandydatka numer 1, Angelika Manerowska. To, co udało mi się dodatkowo ustalić, to to, że miejscem, które chciałabym odwiedzić, to Mediolan, stolica mody. Otwarta jest na nowe wyzwania. Także panowie, marzeniem Angeliki, przypominam, jest Mediolan. Mówiłem, że będzie światowo. Jest światowo na największych wybiegach. Ciekawa jestem, co wydarzy się w piątek podczas wyborów Miss. Właśnie, mnie nie będzie, ale Państwo mają okazję to zobaczyć. Przecież nie będzie jakaś relacja w internecie, sprawdzę. Bardzo dobrze mi to jest w Brodnicy. Bardzo Państwo są mili, sympatyczni. Szkoda, że mnie nie będzie na tych wyborach. Przemek, obawiam się, że jeżeli, jak już dojdziemy do ostatniej kandydatki i zdradzę wszystkie tajemnice, które poznałam, będziesz chciał zmienić skutkowe plany. Nie wiem, co na to dyrektor teatru. Trudno. Kandydatki na Miss albo teatr. Trzeba wybrać. Kandydatka numer 2. Natalia Sobiecka. Udało mi się dowiedzieć, że interesuje się muzyką, sportem i modą. W wolnych chwilach lubi aktywnie spędzać czas i spotykać się z przyjaciółmi. Biorąc pod uwagę, że wiosna rozkościła się na dobre, myślę, że Natalia naprawdę ma co robić i znakomicie spędza wolny czas. O, proszę. Wiosna zrobiła się gorąco. Zaczynamy się dziewczyny rozbierać. Jednak są jakieś niespodzianki, zobaczmy co dalej. To co mówiłeś, co robisz? Teraz większy dylemat się robi. Dlatego ja się dzisiaj tak muszę mocno napatrzeć, po prostu, żeby mi do tego piątku wystarczyło. A patrz, patrz, bo z nami kolejny raz kandydatka numer 3, Urszula Łukowska. W wolnym czasie śpiewa i rozwija swoje umiejętności graficzne. Jest popularna ta informatyka i grafika. Ale zobacz, ona jeszcze przy tym śpiewa. Dobra, coraz bardziej myślę o tym piątku. Śpiewasz? Akurat w piątek będę śpiewał, żeby było śmiesznie. Tak, śpiewam, ponieważ to będzie akurat musical Skrzypek na dachu i nie muszę tam śpiewać. Ale kiedy nie muszę, to raczej mi się nie zdarzy śpiewanie. Ty
gdybym był bogaty, tak? No to akurat nie jest moja piosenka, to te wiem leczysz, ale jak najbardziej, najbardziej popularna chyba piosenka z tego muzykalu. Dobrze, jest z nami kandydatka numer 4, Marta Siemiątkowska. Uwaga, uprawia dosyć ryzykowne sporty, jeżeli chodzi o powiązanie z modelikiem, bo uwielbia jeździć na rolkach oraz biegać. Świetnie, ja też bardzo lubię biegać, ale jeżeli chodzi o rolki, to mam specjalną firmę, która dzisiaj też będzie prezentowana na naszym pokazie. Proszę, co może z mężczyzną zrobić tłum pięknych kobiet? Okazuje się, że ma multum zainteresowań i w każdej dziedzinie jest dobry. Chyba Państwa zaproszę w piątek do siebie do teatru. To może będzie najlepsze rozwiązanie. Nie wiem, czy Państwo przyjdą. Obawiam się, że będą woleli. Ja widzę zainteresowanie po twarzach. Oczywiście z MIS razem przełożymy wybory do Warszawy. Z nami tajemnicza kandydatka, kandydatka numer 5, Dagmara Gołba. Powiedziała mi na ucho, że wolny czas spędza aktywnie, uwielbia wycieczki rowerowe, jazdę na rolkach i żużel. No i teraz ten żużel mnie zastanawia, czy Dagmara po prostu lubi być pasażerką na motocyklach, czy kibicować zawodnikom. Uśmiecha się, pewnie resztę mi dopowie później. Swoją przyszłość wiąże z fryzjerstwem i kosmetologią. Nie pan Sagnali, niestety muszę się pierwszy raz przyznać do czegoś, że czegoś nie robię, czyli nie byłem nigdy na żużlu. Ja chciałem, ale nie byłem, więc jednak stało się, mamy słaby punkt. A chociaż jeździsz na motocyklu? Tak, oj tak, jeszcze. Spotkanie z Przemkiem Wiatrowozem gwarantowane. A na wybiegu kandydatka numer 6, Patrycja Łukasik. W wolnym czasie lubi grać w piłkę siatkową oraz oglądać ciekawe filmy. Jakiś ciekawy film zaproponujesz? Się mógłbym wymieniać, ale będę też oglądać. Nie, aż więcej nic nie proponuję. Wiesz co, zastanawiałam się, jak to musiało wyglądać do spotkania, gdyby zaproponował film ze swoim udziałem. Nie, tych bym nie proponował akurat. Natomiast skoro już jesteśmy w tym temacie filmowym i w temacie wyborów i pokazu mody, to naprawdę polecam bardzo film Mała Miss. To oczywiście o wyborach takich mniejszych misek, ale prześwietna komedia, zabawna, refleksyjna, więc musisz tutaj poinformować naszą kandydatkę Janę. Dokładnie, kandydatka numer 7, Jowita Glinka. W przyszłości chciałaby studiować psychologię. Panowie, uważajcie, preferuję aktywny tryb życia, dlatego w wolnych chwilach lubi pływać i grać w siatkówkę, co zresztą zdradza jej nienaganna figura. I wzrost. Niektórzy nie mogą grać w siatkówkę, co najwyżej mogą być libero. Przepraszam cię bardzo, ja grałam w siatkówkę. Mówię o sobie. Naprawdę to była złośliwość skierowana tylko i wyłącznie w stosunku do mojej osoby. A myślałam, ja jestem samokrytyczny. No ja jestem samokrytyczny też czasami. Rzadko, ale jest. Krytyczne wobec siebie na pewno nie muszą być kolejne kandydatki, które są po prostu śliczne. Jest z nami kandydatka numer 8, Dagmara Majewska. Dagmara uwielbia zwierzęta, w szczególności koty. Ja wolę psy. A. No to mnie zaskoczyłeś teraz. Co ciekawe, na co warto zwrócić uwagę, Dagmara prezentuje się teraz w płaskim obuwiu, co nie jest typowe dla wybiegu. To mi się bardzo podoba akurat. No i z nami kolejna piękna kandydatka, Wiktoria Jackiewicz z numerem 9. I teraz uwaga, na zapleczu padło naprawdę mocne stwierdzenie. Kocham jeść. Jeśli do hopy można zaliczyć jedynie pizzę, to właśnie takie posiadam. Dziewczyno, jak ty to robisz? Można. Ja widziałem na własne oczy, co one tam jedzą. Ach, batony, chipsy, soki z cukrem. Proszę. Można. Słucham? Podzieliło się? Chciałem się podzielić, ale teraz jakoś... Nie, żadna dieta, bez przesady. Po prostu nie chciałem jeść. Kandydatka numer 9, Wiktoria Jackiewicz.
Jest z nami kandydatka numer 10, Jagoda Paszota. Ona bardzo właśnie jadła. Ha! Naskarżę na nią. I proszę, jak wygląda. Nie zaszkodziło, uczy się. Bardzo lubi podróżować, poznawać nowe miejsca i ludzi. Jagoda, my się bardzo cieszymy, że poznaliśmy dzisiaj ciebie. Dajesz nadzieję tym wszystkim dziewczynom, które chcą być modelkami, a mimo wszystko lubią jeść. Ja myślę, że tutaj tajemnicą tych dziewcząt jest to, wiele z nich przyznało się do aktywności. Czasami też są to geny. Naprawdę. Ile bym nie jadł, metabolizm taki, że nic się nie dzieje. Naprawdę. Rozmawiamy o tym później, może niekoniecznie na kozetce. A z nami póki co kolejna kandydatka z numerem 11, Maja Chwałek. Interesuje się fotografią, szczególnie aut prezentowanych na slotach motoryzacyjnych, na które wraz z rodziną chętnie jeździ każdego roku. Ale slot aut, to mi się kojarzy takie auta stare. To są stare samochody? Nie, ona jeździ na te takie wypasione bryki oglądać. I dzisiaj takie auta właśnie na parterze galerii. Przypomnę, Lamborghini Gallardo, jest też Lexus ES-F oraz dwa demokary Sony PlayStation. Tak, mogą Państwo jak najbardziej iść sami, wykręcać najlepsze wyniki, bo dla osoby, która zwycięży, mamy nagrodę. A jest nią? Xbox, a przypomnijmy, że gra toczy się na Gran Turismo w najnowszej wersji. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo naszym modelkom. To była kolekcja firmy Fashion Studio. A teraz już widzieliśmy dwie kreacje tej firmy. I teraz zobaczą Państwo kolejne dwie firmy. Top Secret. I kandydatka z numerem 12, Magdalena Lisińska, jest osobą pozytywną, tak mówi o sobie. W przyszłości chciałaby studiować aktorstwo lub psychologię. No, Magda, wiem, kto może ci pomóc z twoich nowych znajomych. Proszę, nie odzywam. Oczywiście służę radą i pomocą. No co ja poradzę, że ja to wszystko robiłem? Magdalena Lisińska z numerem 12. No bo to też będę teraz. No i ostatnia kandydatka z numerem 13, Mirela Zielińska. Z wypowiedzi kandydatek wybieram sobie smaczki. A wypowiedź Mireli była bardzo smakowita, bo przyznała mi się do tego, że lubi lody truskawkowe i czekoladę. W dalekiej przyszłości chciałaby zostać przedszkolanką, ponieważ uwielbia zajmować się małymi dziećmi. Bardzo ciekawe połączenie. Dzieci, lody truskawkowe i czekolada. Idealne połączenie. Sama słodycz. Thank you.
tyłu. To była kandydatka numer 7. Nie, 12. Teraz mamy kandydatkę numer 12. Dokładnie, czyli przede mną była kandydatka numer 11. Drobne pomyłki niestety się zdarzają, ale to jest takie... Nawet najlepszy przecież się zdarzył już dzisiaj, prawda? Tobie nie skończyły się pytania? Dwa razy. Ja tyle mówię, tyle korzystam z tego mikrofonu, że dwa razy nam się baterie wyczerpały, prawda? Czas przedstawić nasze kandydatki. Właśnie zeszła kandydatka numer 12, Magdalena Wisińska, a już na wybiegu kandydatka numer 13, Mirela Zielińska. Chłopaki powiedzieli, że za trzecią teraz już parę muszę zapłacić, więc może trochę mniej będę gadał. Wiesz co, ale bardzo mi się podoba, że mamy tutaj czujnych obserwatorów, którzy dokładnie wyłapali mój błąd i jeszcze podpowiedzieli, kto to był. Tak, ja nawet widzę tutaj panią, pana, bardzo dziękujemy. Jak państwo zresztą zauważyli, my przyspieszyliśmy teraz troszeczkę, więc proszę się uważnie przyglądać, bo nasze kandydatki już tylko raz biegną po wybiegu. Co można robić na wybiegu? Biegać, chodzić. Pięknie się prezentować i właśnie był kandydat numer 1. Angelika Manerowska. Tym razem bez pomyłki. I już wróciła do nas kandydatka numer 2, Natalia Sowiecka. Dziękujemy bardzo naszym kandydatkom anielskiej urodzie. To była firma Sinsay. A teraz przed nami kolekcja skierowana do osób, które kochają muzykę, dla których muzyka jest inspiracją w życiu, jest czymś niezbędnym. Proszę państwa, przed nami kolekcja firmy House. Jako pierwsza prezentuje się w niej kandydatka numer 3, Urszula Łukowska. Przemek, tym razem trochę ja przejmę twoją rolę i powiem, że coś mnie łączy z tymi kandydatkami, bo łączy mnie muzyka. Na co dzień pracuję w radiu i nie wyobrażam sobie radia bez muzyki, ani dnia bez muzyki. Tym bardziej, że mówimy o takiej stacji, jaką jest Radio SK. Właśnie, to takie pierwsze trzy utwory na twojej liście teraz, z tak zwanej muzyki środka, czyli z tego, co teraz w tym momencie możemy usłyszeć w radio. Daj mi się chwilę skupić. Ja muszę najpierw przedstawić kolejną kandydatkę. Na wybiegu kandydatka numer 4, Marta Siemiątkowska. Ja dodam tylko jeszcze, że mamy prezentowane dwie linie damskie Casual Sport, czyli przeznaczone dla aktywnych sportowych dziewczyn, i Casual Fashion, zorientowane bardzo mocno na trendy w światowej modzie. Znowu światowej. No i kandydatka numer 5, Dagmara Kołba. Piękna blondynka, jeżeli pytasz mnie o moje muzyczne topy z kategorii środka, czyli mówimy o tym, co leci ogólnie na antenach, to chyba musiałabym wymienić Shakirę z najnowszym utworem, Empire. Z pięknych kobiet, które warto słuchać, też należy powiedzieć Beyoncé, która bardzo często pojawia się na antenach radiowych. A u nas pojawiła się kolejna kandydatka, kandydatka numer 6, Patrycja Łukasik. Lubię kawałek Drunk in Love. Tak, zachwycam. Ten Jay-Z Beyoncé robią fantastycznie. Takie i do tańca, i do słuchania. Tak, wszystkiego. A na pewno do popatrzenia. Drodzy państwo, na wybiegu kandydatka numer 7, Jowita Klika. Skoro mówimy o patrzeniu, ty mówisz o patrzeniu, to znowu dla państwa coś naokoło. Jest rodzina, bardzo się cieszymy. Nareszcie. Chyba też zacznę zabierać rodzinę na występy. Tak, to się zawsze sprawdza. Aj, proszę, jaka zmotywowana tymi brawami. Rozpędziła się nam jeszcze drugi raz. Bardzo fajnie. Widzą państwo, jak to dodaje jednak energii. Od razu mi się chce jeszcze więcej powiedzieć. No ja myślę, że brat już za chwilę w tym miejscu nie zabraknie. Tak. Thank you.
jeszcze jedna kreacja z firmy Kaiman. Prezentuje ją Mirela Zielińska, kandydatka z numerem 13. Jeszcze się na dzielnicz? Nie. Nie. Czyli nie ma ani pechowej 13, ani szczęśliwej 7. No dobra, nie wierzę, ale wolę tej 13 mimo wszystko unikać. Proszę Państwa. Tej 13 na pewno nie. Tej 13 na pewno nie. Proszę Państwa, od razu bardzo szybko przechodzimy do firmy Top Secret. Kolejne numerki też są fajne. Tym razem muszę się z Tobą zgodzić. Na wybór mam kandydatkę numer 8, Dagmara Majewska. Nie wiem, czy mniej pechowe, czy bardziej szczęśliwe. Dlatego lepiej się nie przywiązywać do tych numerów. Wiesz co, zapytałabym Cię o Twoją ulubioną liczbę, ale byłoby to niepoprawne w tym momencie. A najgorsze, że mam. No i kandydatka numer 9, Wiktoria Jackiewicz. But I don't care. They can say what they want. Cause I'm loving you, living and giving it. I'm cool. Jak zawsze, uśmiechnięta i wesoła. Chyba jeszcze raz pójdzie, coś mi się zdaje. Chciałem to wyjąć, a wiedziałem. Brawa, brawa, proszę Państwa. I zobacz, jest jakieś drobne nawiązanie do tego munduru, który jest marzeniem tej kandydatki. Jeszcze więc. No to jeszcze puszczę. Kandydatka numer 8, Dagmara Majewska. I nasza uśmiechnięta kandydatka numer 9, Wiktoria Jackiewicz. Kolejna kandydatka i firma Boutique I Like. Tak, z nią kandydatka numer 10, Jagoda Paszota. Teraz poprosimy o jakieś ekstremalne przejście, bo to oczywiście firma Krop. I kandydatka numer 11, Maja Chwałek. I jeszcze jedna propozycja od firmy Sinsei. I kandydatka numer 3, Urszula Łukowska. A na koniec, proszę Państwa, jeszcze muzycznie, czyli firma House. I kandydatka numer 5, Dagmara Gołba. Bardzo dziękujemy.